Hej, witam Cię serdecznie. W piątek ostatnia sesja w tym tygodniu, tak więc czas ją podsumować. Jeżeli tematyka podsumowania sesji jest dla Ciebie ciekawa i chcesz zobaczyć, co się wydarzyło na rynku światowym do tego momentu, na rynku krypto również, jak zrykniemy, co się wydarzyło na polskim parkiecie, a dzisiaj działo się naprawdę dużo. Zresztą nawet na Twitterze wrzuciłem screena chyba z punktu kulminacyjnego na polskim gamingu, tak więc tam możesz zobaczyć, jakie cyfry się po prostu wykręcały w ciągu dnia, a dzisiaj też zobaczymy, jak to się zakończyło finalnie na zamknięciu sesji. Tak więc jeżeli zostajesz, to pamiętaj oczywiście o opłacie pay-per-view, tak więc subskrypcja i dzwoneczek, łapa w górę i komentarz, absolutnie nic Cię to nie kosztuje. To jest forma podziękowania od Ciebie dla mnie za ten materiał, a w komentarzu ja jestem tradycyjnie ciekawy Twojej opinii i oceny tego całego tygodnia, jak również tego, co nas może czekać po weekendzie, bo tak jak rozmawiamy w komentarzach, to chyba wspólnie doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu przetrzymywać pozycji na weekend. Tym bardziej, że te ostatnie weekendy naprawdę mogą bardzo mocno wpłynąć na to, co się dzieje na rynku. Teraz ten krach poniedziałkowy na ropie i to wszystko, co się dzieje wokół całej otoczki na świecie. No, widzimy, jak bardzo mocno potrafi wpłynąć i jaka panika siana jest na rynku. Tak więc no, naprawdę trzeba w sposób bardzo rozsądny podejść do wszystkich rozegrań na przyszły tydzień. No i lepiej po prostu wstać ze spokojną głową w poniedziałek i dopiero zastanawiać się, co zrobić, niż zostać z pozycjami na weekend i potem martwić się tak naprawdę, co się wydarzy. Szybki przegląd informacji oczywiście również umieść w komentarzu. To, co ja się mogę z Tobą podzielić, to na pewno, że dodałem Celon Pharma do naszych pogromców wirusa. Tak więc ogłosiła spółka, że zamierza wytworzyć test do diagnostyki zakażeń, tak więc już mamy ją oczywiście w zestawieniu. Czechy zamykają granice, zamykają granice również Ukraina. Tak więc widzimy, że ta izolacja krajów będzie postępować, jak również informacja, myślę, dosyć istotna dla nas, że drugi etap PPK przedłużony również może być. Tak więc zwrócił się tutaj prezes o przedłużenie i wdłużenie tego etapu dla tych firm, które będą teraz wprowadzać to u siebie. Dla nas oczywiście jest to negatywna informacja, no bo wiadomo, że im mniej środków będzie napływać na giełdę, to po prostu nie będzie możliwości ku temu, żeby napływające środki pompowały wycenę tych spółek. Tak więc raczej dla nas jest to, że PPK ma służyć temu, żeby rozgrywać spółki, żeby one były płynniejsze, żeby kapitał po prostu napływał na giełdę i wtedy będzie ok. Tak więc takie przesunięcie terminu może być dla nas niekorzystne. I jedziemy najpierw z rynkami światowymi. Zobaczmy, co się działo w tym momencie na giełdach. Jeżeli chodzi o ropę, zaznaczyłem tutaj tą strefę luki spadkowej, tego odcięcia, tego krachu na ropie, bo on będzie w moim odczuciu dosyć silnym oporem dla ropy. W tym momencie 33 i 88 centów jest za baryłkę, tak więc sytuacja jest na ropie również bardzo cały czas nieciekawa. W ujęciu tygodniowym wygląda to tak, jak teraz widzisz. Jeżeli chodzi o DAX-a, to mieliśmy dosyć ciekawe dzisiaj wyciągnięcie, ale mamy również mocne wycofanie, tak więc ta sesja 9308 punktów w tym momencie nie była zbyt owocna również dla DAX-a. No, a w ujęciu tygodniowym sam przyznasz, że wygląda to po prostu tragicznie. Zresztą to samo tyczy się S&P 500. Teraz panowie, którzy niedawno wystartowali, już powoli wyciągają tą sesję do góry. Zresztą może troszkę ją przybliżę. 2557 punktów w tym momencie. No ale jak zakończą sesję, tego nikt nie wie. Zobaczymy oczywiście, jak to się zakończy. Widzimy, że już ten cień się pojawi, tak więc być może tak się zakończy właśnie tydzień na S&P 500, albo rozegrają to w zupełnie inną stronę. Rynki są nieprzewidywalne. Zobaczymy, jak to się wydarzy. Nasdaq 7512 punktów i jeszcze widzimy, że panowie cisną do góry mocno, tak więc również analogiczna sytuacja. Idealnie w punkt przetestowali tą korektę tutaj, tak więc bardzo ciekawa sytuacja. No dosłownie popatrz, no cieniem idealnie po prostu. Silver, czyli srebro, ciśnie mocno w dół, $14,59 za uncję, tak więc totalna zapaść na srebrze. Zresztą już niedługo będziemy na wsparciach, jedna półka, druga półka, tak więc zobaczymy, czy jesteśmy w stanie to zapalić, bo wygląda to naprawdę teraz słabo. Złoto również przebiło swoje wsparcia, $1,518 za uncję w tym momencie i również wygląda to na bardzo słabą rozgrywkę, tym bardziej, że jesteśmy w dosyć istotnych miejscach. Jeżeli one przełamią, no to widzimy, że
trzeba zlecieć półkę niżej. No i ten wydźwięk na złocie może być negatywny oczywiście. Jeżeli chodzi o waluty, to frank cisnął dzisiaj bardzo mocno do góry. 4,13 w tym momencie widzimy, że jest on na nowych swoich szczytach w ostatnim okresie czasu. Złotówka nam się totalnie osłabia. Euro jeszcze dzisiaj również bardzo mocna rozgrywka. 4,37 w tym momencie delikatnie wycofuje, ale co? Zobaczymy, jak sesja się oczywiście zakończy. No i zmierza on do tego, żeby przetestować swoje poprzednie oczywiście szczyty. Jeżeli chodzi o dolara, no to dolar po tej zwałce, która miała tutaj miejsce, teraz przepięknie nam wystrzelił do góry w dosłownie 4 dni. Zbiera swoje żniwa 3,94 za jedną sztukę. Jeżeli chodzi o WIG20, to zerknijmy pierw na dzień. Widzimy, że ładnie to było rozegrane i potem oczywiście mamy wycofanie 1347 punktów, a w ujęciu miesięcznym, no jeszcze trochę do tego przetestowania tego cienia nam brakuje. Jeszcze ze 100 punktów ponad musiałby WIG zajść, żeby przetestować ten dołek z 2009 roku. Tak więc no, wygląda to po prostu bardzo słabo. Jeżeli chodzi o szybki rzut oka na rynek krypto, indeks strachu poziom 10, czegoś takiego ja nie widziałem. Po prostu można by tutaj użyć brzydkich słów, jak to określić, ale szkoda. 63,5% dominacja Bitcoina w, jak widzimy, topowe kryptowaluty na całym świecie, topowa setka na CoinMarketCap, Bitcoin traci 12%. Zresztą robiłem dosyć obszerny materiał na ten temat, tutaj możesz sobie go obejrzeć, poświęcony tylko i wyłącznie kryptowalutom. Jeżeli chodzi o dalszy cenę Bitcoina, 5344, 12% w dół Ethereum, 9% w dół, 8% XRP, 3% Bitcoin Cash, 12% EOS, Binance Coin 14%. Tak więc widzimy, że no te spadki mają tutaj bardzo dynamiczne miejsce. Quant 7% na plusie, DX Chain Conquer 6%, Multi 3%, no i jeszcze mamy dosłownie 4 alty na plusie. Wszystko inne jest na totalnej wyprzedaży, w tym najmocniej traci Molecular Future 25%, 23% IOS, MCO 21%, Zilliqa 20%, Sele 20%, Nervous Network i wszystko inne pozostałe również dwucyfrowe z spadki. Tak więc wygląda to naprawdę bardzo słabo. I tradycyjnie przechodzimy do rynku polskiej giełdy. Zapraszam serdecznie na omówienia, które się pojawią na weekendzie. Tak więc sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać, bo na pewno spustoszenie jest dosyć mocne, jeżeli chodzi o to, co będę pokazywał. Dla przypomnienia, 18 w sobotę WIG banki, spółki gamingowe, niedziela 18, 8 rano, poniedziałek OZE, no i w międzyczasie oczywiście zapowiadałem materiał o dywidendzie, w niedzielę się z tym zmierzymy, jak również pewnie amerykańskie spółki wjadą na ekran, tak więc wszystko, jak czas pozwoli, po kolei się będzie pokazywać. Jeżeli chodzi o teraz największe wzrosty na spółkach gamingowych, to widzimy, że Dragaeus wystrzelił ponad 60%, to był jakiś kosmos, zresztą na Twitterze wrzucałem właśnie, jeszcze raz mogę przypomnieć ten screena, gdzie widzieliśmy tutaj niesamowite wzrosty na tym gamingu. CreepyJar 21, HGames 20, 19 The Dust, Forever 18, The Distance 18, 17 Fun 51, 16 Klabater, 13 Sonka, 12 CD Projekt, Movie Games 12 i po 10 Test Games i Jujas się można zapowietrzyć. Tak więc naprawdę dzisiaj rozgrywka była niezła, tak więc jeżeli ktoś szuka branż, które mogą być dobre na te czasy, to myślę, że daleko szukać nie może, bo to co obserwujemy, czyli gaming i OZE, mają świetloną przyszłość przy sobie i przy takich wyprzedażach myślę, że na pewno będą rozgrywane, tak więc to są branże, które na pewno gdzieś warto mieć pod lupą. Falcon za to oberwał 26%, 7 Level minus 10%, Moonlight minus 7%, PB Games minus 6% czy minus 3% NG Game. W obrotach liderem WIG Games, jeżeli chodzi o rozgrywanie kontraktów, kto miał longi 15976, 9% na plusie, gratulacje. CD Projekt 12% do góry, 243 zł ponad i 297 milionów się przewaliło dzisiaj akcji na CD Projekcie, tak więc można powiedzieć, że nadal cena jest, można powiedzieć, jak na CD Projekt promocyjna, ale pytanie, czy w ogóle te wzrosty będą po weekendzie utrzymane, czy będziemy mieć kolejną falę wyprzedaży, do tego oczywiście możesz się odnieść w komentarzu. Playway 21 milionów, Test Games 20 milionów, 11bit 13, ponad dwie banki 600, Fun 51 i ponad banka Bluebirds, EA Games, ULT Games, Forever and Boombit i Creepy Jar. Pamiętaj, że w większości to jest New Connect, tak więc pewnie będziemy widzieć ciekawe zwroty na New Connectie. W BNP wystrzelił w WIG-u banki kosmicznie 21%, Unicredit 17,9%, Millennium i Idea 9%,
Getin Nobel 8. Tak więc stracił tylko Santander 5% i 2 handlowy. Sam indeks dzisiaj 4406 punktów, 4% do góry. W obrotach PKO BP liderem 162 miliony, 127 PKO SA i Santander 34. Jeżeli chodzi o OZE, dzisiaj też było grubo, też było bardzo mocno wygrzewane. Jeżeli chodzi o Zeryne Cybatron, 52%, Biomas 27%, Novavis 25%, PEP 24%, Columbus 21%. Tak więc widzimy, że bardzo mocne, silne wzrosty na OZE. Praktycznie rośnie wszystko, tylko MDI Energia 1% na minusie, wszystko inne na grubych plusach. Columbus liderem obrotów 2 miliony 700, Zeryne Cybatron 1 milion 600 i prawie bańka ML System. Spółki drogie pod względem kursu. Największe wzrosty Creepy Jar 21, KRK 18, 9, Neuka, a na minusie tylko Benefit 7,77 w obrotach, LPP 40,5 miliona, mBank 15 i 13 11 bit. Zerknijmy sobie na indeksy. A jeżeli chodzi o indeksy, to tutaj dzisiaj również było mocno. O, nie mam indeksów, mam WIG. Do WIG-u jeszcze sobie zaraz przejdziemy, gdzie są indeksy. Są. WIG Spożywka i właśnie powołałem nową produkcyjną zestawienie, tak więc tam, jeżeli chodzi o WIG Spożywkę, będziemy obserwować spółki, które zajmują się produktów tych najpotrzebniejszych rzeczy dla człowieka, tak więc myślę, że ta branża może być teraz wygrzewana, tak więc stwórzmy wspólnie to zestawienie. Ja tam wrzuciłem chyba z 3 spółki, ale jak najbardziej ty w komentarzu możesz wrzucić swoje, które uważasz, że warto tam dodać i będziemy je po prostu obserwować na podsumowaniach sesji dziennej. WIG Spożywka 11% do góry, WIG Games 9,30, Leki prawie 9, Ukraina 8, New Connect również bardzo ładnie wystrzelił, sam WIG 20 zakończył na 4 ponad procentowym wzroście, 1365 punktów. Jeżeli chodzi o SWIG 80, 2,95 na plusie, 9572 punkty, a MWIG 40, 2883 punkty, 2,5% na plusie. Na minusie w odwrocie tylko tak naprawdę media i to dosyć mocno, 8,79, WIG Telekomunikacja 1,49 na minusie i Moto nieznacznie poniżej zera. Jeżeli chodzi o teraz o szczegóły, czyli WIG 20, zerknijmy sobie, co tutaj się wydarzyło. A w WIG-u 20 liderem absolutnych wzrostów jest CD Projekt, ponad 12%, Lotos pięknie wystrzelił, 11%, Dino 10%, JSW nawet się podnosi z kolan 9%, tak więc zobaczymy oczywiście, czy to jest tylko chwilowe odreagowanie, czy będzie kontynuacja tych wzrostów. CCC, spółka, która niedawno kosztowała 100 zł, po prostu teraz 37, 10% w dół. To jest po prostu jakiś dramat dla tej spółki. Cyfrowy 4% w dół i PGE 1,61 na minusie w obrotach. CD Projekt prawie 300 milionów, PKO BP 162 miliony, PKN Orlen 130, 129, PZU i 127, PKO SA, KGH ponad 100, tak więc obroty kosmiczne, pewnie na podsumowaniu zaraz zobaczymy, jakie są statystyki. Jeżeli chodzi o EWIG 40, BNP liderem 21%, Kernel 19%, Sen Pharma 15%, TS Games 10%. Tak więc to są ci liderzy największych wzrostów na MWIG-u. Jeżeli chodzi o największe spadki, też nie ma zbyt tego dużo, ale mamy również globalne obsunięcia. Wirtualna 15% w dół, 11% Forte, Stal Product 8,70, Benefit 7 ponad i Amres również ponad 7. Sam dzisiaj w obrotach Eurocash 38 milionów, 32 Kruk, Playway 21, ponad 20 TS Games, 13 11 Bit, Millennium 12 i 11 Amres. Tak więc tak wyglądają obroty na MWIG-u 40, na SWIG-u 80. Zerknijmy, co tutaj się ciekawego działo. PEP 24% do góry, Enter 13, 12 Kogeneracja, Asseco BS 12, 11 R22, ZEPAK 10 i ponad 10 jeszcze Unimot i Ambra. Pozostałe, tak jak widzisz, możesz sobie zawsze zatrzymać i w szczegółach sobie zerknąć, a mnie interesuje dół tego zestawienia, czyli co dzisiaj najmocniej na tym SWIG-u traciło. Altus, totalna wyprzedaż, dalej 26% w dół, Rainbow 14, 12, CP Group, Archicom 11 i pozostałe, tak jak widzisz, a w obrotach, kto nam dzisiaj rozdało karty na tym indeksie, widzimy Enter 2 miliony 100, Cormway 2 miliony, 1 700, Asbis, Wielton, ponad bańkę 200, ponad bańkę 200 ZEPAK i jeszcze ponad milion Unimod, Dom Development i Rainbow. Jeżeli chodzi o spółki dla wszystkich wilków z Wall Street, ci, którzy uwielbiają rozgrywać spółki groszowe, to zerknijmy, co tutaj się ciekawego działo.
A jak widzimy dzisiaj, co mamy? Medicamp nie ma obrotów. Tutaj mamy Drageusa 60%, Zero Baton 52, Vidis 38, Aiton 36, Fifth Avenue 31, Corelens 29, no i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że mamy ponad 20% wzrostów, bardzo dużo, bardzo dużo. Te od razu, które są wyróżnione na obrotach, to wiadomo, że OZE i gaming również bardzo mocno wygrzewają ten indeks. Tak więc widzimy, że tych dwucyfrowych stóp zwrotu dzisiaj na New Connectie co nie miara. Tak więc wszyscy, którzy są wilkami, się obrobili i to dosyć grubo na tym rynku. Możesz się pochwalić swoimi transakcjami, które zbierałeś w tym tygodniu i ci wystrzeliły w tym dniu. Fiten, największa strata 50%, Wertholz 37, Accept Fin 30, 30 Hurtimex, Acrebit 29, Falcon 26. Tak więc widzimy, że również mamy dynamiczne spadki. Blirt, patrzmy na obroty, 12% w dół, 1 400 000. Tutaj jeszcze Piulen 10% w dół, 816 tysięcy. Tak więc naprawdę wygląda to słabo. Jeżeli chodzi teraz o szeroki indeks, tak więc tradycyjnie, jak szeroki indeks, no to trzeba zerknąć na statystyki, żeby zobaczyć, co tutaj tak naprawdę się wydarzyło. A widzimy, że naprawdę wystrzelił pięknie XTPL. Zresztą robiłem kiedyś materiał, możesz na moim kanale znaleźć o tej spółce. I jeżeli chodzi o tą spółkę, no to jest liderem WIG-u 31%, a jak jestem już przy tym, to dzisiaj obroty również rekordowo 1 767 952 927 zł, 257 749 ilość transakcji, jakaś kosmiczna po prostu. Tak więc dzisiaj inwestorzy, chyba ci wszyscy, którzy inwestowali chyba w nieruchomości na wynajem, to chyba stwierdzili, że czas wejść na giełdę. No, odwrót zainteresowań. Tak więc słuchajcie, naprawdę sytuacja jest dynamiczna na giełdzie. Trzeba trzymać rękę mocno na pulsie. No i kciuki oczywiście za to, że ta sytuacja się w przyszłym tygodniu utrzyma. PEP 24%, ELKO 22%, MBWS 21%, BNP 21%, 20%, Swissmed, Kernel 19%. I to są te topowe wzrosty. Jeszcze ci przewinę, żebyś mógł zobaczyć, ile tych dwucyfrowych stóp zwrotu dzisiaj jest na szerokim indeksie. A jeżeli chodzi o spadki, no one również mają oczywiście miejsce. To najwięcej Bumek stracił i to trzeba oczywiście zweryfikować. Na zamknięciu 67, Arkus 30, Altus Tefi 26, Resbud 20, Wininvest 18, czy też Wirtualna 15, Rainbow 14. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o szeroki indeks. I zerknijmy teraz na spółki dywidendowe. Tak więc oczywiście, jak nie wiesz, gdzie znaleźć dywidendę, to pamiętaj, że znajdziesz ją u mnie na portalu. A jeżeli chodzi o to, co dzisiaj działo na spółkach, no to widzimy, że pompka jest totalna. 19% Kernel, CDA 12, 12 Asseco, BS stracił tylko IMS, zaledwie 1,30. Wszystkie inne spółki albo bez zmian, albo na plusach. W obrotach PKO BP 162 miliony, mBank 19, 2 miliony 200 Kernel. Spółki, które już mamy odcięte na dywidendzie, widzimy, że zbliżają się do tego, żeby zamknąć swoją lukę odcięcia. Synectic 7% do góry, Atlanta 6,67, Mobruk na razie bez zmian. Pogromcy wirusa, dodałem Cel Pharma, tak więc zobaczmy, co dzisiaj było pompowane. SCPFL 21% do góry, Cel Pharma 15%, Neuka 9%, Datawalk 4%, Biomaxima 1,5%, 1,30%, Cormo i Mercator minus 1%, Orfe minus 2%, minus 12% Blirt. W obrotach liderem Mercator 4 miliony 300, 3 200, Cel Pharma, SCPFL 2 miliony 500. No i spółki produkcyjne, czyli idea tego zestawienia jest taka, że w moim odczuciu ludzie, którzy teraz stoją i wykupują wszystko, co można w sklepach, czyli to również myślę, że inwestorzy podchwycą i będą pompować spółki, które produkują po prostu te nasze codzienne dobra. I w tym ciasteczka 29% do góry, ale na nieznacznym obrocie, ale jak ciasteczka, kto nie lubi ciasteczek? Pamapol produkuje żywność, z tego co kojarzę. Zero dzisiaj, ale niezły obrót. Harper, Higienik, no to wiadomo, jakieś higieniczne rzeczy. 12% dzisiaj na minusie, 579 obrotu. I Cambridge, czekolada, tak więc kto nie lubi słodkości, tak więc takie rzeczy mogą być, może być rozgrywane. I tą tabelę chcę, żeby żyła, tak więc w komentarzu wrzucaj, co możemy tutaj umieścić w tej tabeli, w tym zestawieniu, bo naprawdę może być ciekawie. Zresztą idź do sklepu i zobacz, zresztą stałeś może dzisiaj nawet w kolejce, chciałeś sobie kupić nawet zwykły bochenek chleba, tak więc może być naprawdę dosyć ciekawa rozgrywka, bo nie wiem, jak ta sytuacja się może rozwinąć. I te spółki mogą być teraz na topie. Zresztą sam WIG spożywki, widziałeś, że 13% ponad dzisiaj wyskoczył. Przypomnijmy sobie to.
wydarzenie, czy tak rzeczywiście miało miejsce. Indeksy, gdzie są WIG spożywkę 11, tak więc naprawdę dzisiaj była kosmiczna sesja, chyba jedyna pozytywna, bo wszystkie cztery były z totalnymi zwałami, tak więc oby się oczywiście to nie powtórzyło. Spokojnego ci weekendu życzę, rzuć w komentarzu, jak oceniasz ten tydzień oraz jak widzisz przyszły. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, na razie, hej.